Cześć, witajcie. Dzisiaj powiem trochę, jak to się stało i jak to było w tym szpitalu Brunsway, w szpitalu psychiatrycznym, jak trafiłem na salę swoją, to był numer 12 sali, jak to wyglądało. Słuchajcie, no i tak jak jest na nagraniu, że nagrałem tą salę i pokazałem, jak ona wygląda, bo ona w tym momencie, kiedy je nagrywałem, była już posprzątana. Tak naprawdę, jak trafiłem na salę, tą dwunastkę, jednoosobówkę swoją, to się mocno zdziwiłem, bo słuchajcie, jak jeszcze tam, gdzie jest łóżko, stoi, no to było w miarę czysto, ale jak zeszedłem do łazienki, to się przeraziłem. A dlatego, że tam w ogóle nie było sprzątane wokół kibla. Ktoś tam był, słuchajcie, tam naszczał wokół tego kibla, tam aż się kleiło dosłownie, a ja nie miałem klapek, byłem sam w skarpetkach, to sobie wyobraźcie sobie, i nawet stąpnąłem w te szczele, aż się kleiło do skarpety. Także był taki smród, że tam tylko klocka postawić pozostało i byłoby w pełni wszystko, że tak powiem, dopełnione i szczele, i smród, i jeszcze klocek, nie? Także nie było tak wesoło na samym początku. Później, dopiero po kilku dniach, jak oni ze mną porozmawiali, tam ja pokazałem dla dziewczyny, dla takiej młodej dziewczyny, pielęgniarki, że ja prowadzę tego YouTube'a, że ja prowadzę Discorda i tak dalej. I oni w tym momencie, ktoś tam przyszła ta salowa i ze sprzętem do polerowania podłóg z maszyną, bo ona tego nie robi ręcznie, tylko podłącza do tego, do gniazdka i poleruje. Także wyczyścili mi całą łazienkę, wszystko. No ale to tak nie było do końca też dobrze, bo między szczeliną a tam, gdzie jest ubikacja, zaczęły wychodzić, słuchajcie, mrówki, jakieś muchy, kurczę, jakieś robactwo zaczęły wychodzić w Brunsdale, pod dwunastką na tej sali. Ja to wszystko, wiesz, słuchajcie, te muchy to po prostu w papier i do kibla i tego. Zgłosiłem to, oni to zobaczyli. No mówią, że to trzeba tutaj kogoś, żeby to rozkręcił, bo tam jakieś gniazdo czy coś jest. To z zewnątrz po prostu przychodziło. Mrówki, jakieś muchy, nie wiem, jak to na to określić, nie? Wychodziło mi w łazience. Także nie było wcale tak fajnie, że sala taka czysta, zadbana i super. Robactwo wychodziło na ścianę. No było to zgłoszone i tak dalej, i mieli co z tym zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, ja tam posiedziałem chyba 1,5 tygodnia, dopiero w tą niedzielę ostatnio zobaczyli, że no muszą mi przewieźć tutaj do mojej miejscowości i tutaj umieścić w szpitalu, bo nie chcieli, żebym już tam siedział. No także sala, ta jedynka, którą miałem, wcale nie była taka super, bo dostałem rzeczywiście jakiś tam gnój w tej łazience, co tam byłem. Wyobraźcie sobie, że jak jest taki syf, tam ktoś tam naszczał, czy coś tam, nie wiadomo co tam wokół tego kibla, a się kleiło, słuchajcie, no to są bakterie, to jest zarazki i tak dalej, i można nabawić jakichś problemów, no ale posprzątali dopiero po kilku dniach. Tak to niestety wyglądało. Tutaj, jak już przyjechałem do swojej miejscowości, to dostałem salę czystą, czysta pościel, wszystko w łazience w miarę czysto. To już nagrałem tutaj ten filmik, jak ta sala wygląda. A w Brunsdale wcale tak dobrze nie było. No i cóż. To wszystko tylko dobrze wygląda na filmach, a tak rzeczywiście, słuchajcie, jak nie masz jakiegoś poparcia, bo oni uważają, że chory psychicznie też jest zupełnie samotny, sam, tak jak ja tutaj, nie mam nikogo, rodziny, nic, i nikt mi nie pomoże, nikt się o mnie nie upomni i tak dalej, także można po nim jechać jak po psie, załóżmy, nie? No też do tego tak podchodzą. No takie jest życie, takie jest wszędzie, słuchajcie. No i tutaj też, no ale jak zobaczyli, że no ja coś mogę zrobić, coś nagle, coś powiedzieć, jak to wygląda i ktoś tam to obejrzy i będzie wiedział, no to już im się
lampka w głowie zapaliła, że jednak trzeba uważać, bo mogą zostać obsrani. No ale ja nagrywam filmik i mówię, jak było, jak jest, dlaczego mam to ukrywać? Niech po prostu w przyszłości inni mają lepiej, nie dostają takich sal jednoosobowych z brudną łazienką, zasyfioną i tak dalej, nie? Podobnie tutaj u mnie w miejscowości było, jak oni się, bo miałem rozmowę i pytała się mnie pani, no czy ja chcę być aktywny i tak dalej, czy ja chcę sobie potrenować na siłowni. No ja mówię do niej, no proszę panie, mówię, ja mam około 50 lat, gdzie ja będę trenował na siłowni, przecież mi serce nie wytrzyma. Ja mówię, moją pasją jest YouTube, moją pasją jest Discord i tak dalej. Prowadzę to, pokazałem jej. No i od tamtej pory też tutaj się wszystko zmieniło, bo jednak boją się rzeczywiście, że pewne sprawy pójdą w świat i ja to nagram, coś powiem albo napiszę i pójdzie zła opinia. Naprawdę, naprawdę boją się złej opinii. Boją się złej opinii w każdym szpitalu, a jak masz jakieś tam media i jesteś jakiś w miarę to wpuszczasz na YouTube, na coś nagrasz na wideo czy coś i czy na Discordzie, to oni obawiają się, że po prostu zostaną po prostu obsrani. I że tak powiem, starają się dbać o to, żeby o swój wizerunek, żeby po prostu wyglądać dobrze w oczach innych, nie? Chociaż nie zawsze tak jest, bo jak widzę, że mogę po kimś pojechać, to po prostu pojadą. Trzymajcie się, cześć.